Siemanko, z tej strony MJack, a dzisiaj gramy sobie w Garden of Banban. Czymkolwiek jest ta gra, jakiś czas temu była bardzo popularna na YouTubie i w sumie nie wiedziałem do końca, o co w niej chodzi. Jako, że nie mam co nagrywać aktualnie za bardzo, no to nagram sobie serię z Garden of Banban, czemu nie? No to new game! Kupiłem też drugą część, więc jak mi się spodoba, to drugą część też nagram na kanał. No i może trzecia część też będzie nagrana. Dla rodzica, który szuka swojego zagubionego dziecka, czas jest tylko delicate matter, co? Że co, że czas ma duże znaczenie, tak? Kliknij zegarek, żeby... co? Aha. Drzwi są otwarte. Krew tam była, teraz jest ciemno. No dobra. To jest Garden of Banban. Absolutnie nie wiem, co to jest za gra, ale osobiście pierwsza rzecz, jaka mi się nasunęła do głowy, to jest takie Poppy Playtime Bieda Edition. E, żeby interaktować, Shift, żeby biegać. Jakaś karta, kaseta, o! Wibbly wobbly. Da się kłócać or something? C, X, nie? Dobra. Nie da się. Da się biegać. To jest dość ważne spostrzeżenie, bo może mi się przydać! Myślę, że w takiej grze może mi się dużo przydać biegania. Okej. Coś tu mogę? Czemu one są puste absolutnie? Absolutnie puste są. W ogóle ta gra jakaś taka pusta. Powiem wam, że gdybym ja tworzył grę. Ja tworzę grę, ale gdybym ja projektował to pomieszczenie, nigdy w życiu bym nie zaakceptował takiej pustki. Absolutnie. Nie ma w ogóle opcji, że ja bym zaakceptował taką pustkę w tamtym pomieszczeniu. Aha, no i mam kartę, dobra. Czyli mogę tu... aha, tu się samo otwiera, dobrze. Dron? Pilot? A drona nie mogę podnieść. A jakaś notatka? Aha, remote wymaga dwóch baterii, no dobra. Droga mamusiu. Chowam się w pokoju, ale muszę pokonać potwora. To jest jedyna szansa, żeby Claire była taka jak ja? Czy tam był taki jak ja? Ja, potwór. I tam jest Claire. It is the only chance to make Claire like me. A, żeby mnie lubiła! Żeby Claire mnie polubiła! Boże, jak jestem durny. No jasne, że tak. Tu w ogóle jest jakiś znaczek baterii, co nie? Energii czy czegoś takiego. Prawdopodobnie... o! A jednak da się skakać! Nie wiem, dlaczego myślałem, że się nie da w tej grze skakać. Jakoś tak mi głowa podpowiedziała, że w tej grze raczej się nie będzie dało skakać. A się da. No dobra. Ten śmietnik wyjebany gdzieś w kosmos już. Dobra, mam znaleźć baterię. Baterię. Where is... o! Tych baterii tutaj prawie na pewno wcześniej nie było. Bo ja widziałem tu puste stoły. Nie lubię takich rzeczy. Ja bardzo zwracam uwagę na takie rzeczy, że coś się na... dron ożył! Left mouse button to use your toy. Że w ten deseń! Czyli prawym mogę cię przyzwać do siebie. Albo i nie?
Nie! Ale ten dron jest głupi jak but. Tu. Czemu się taki czerwony robi? Jeb! No dobra, to ja mam jedno pytanie, bo on tam coś tam wziumnął, kliknął jakiś przycisk. Co ja mam tu dalej zrobić? Przecież walnąłeś już w ten przycisk. Jestem prawie pewien. Może jednak nie trafiłeś. Kurwa ziomuś, ty to tak wlatujesz w ten przycisk. No dawaj! No hopie! Ale tak weź się, postaraj może. A, bo to jest drugi przycisk. Dawaj, jońkaj w ten też. Czyli to nie jest kliknięte, dobrze myślałem. No i widzicie! Czym ty do chuja wafla jesteś? Aha, nie mogę tu wejść. Co to jest, kurwa, szyba? O chuj chodzi. O, no jasne, że tu jest ciemne pomieszczenie, do którego będę musiał wejść. Okej, zabawki nie mogą być sterowane directly przez jakieś tam niszczone rzeczy, rzeczy, które można zniszczyć. The end is here. Tu jest koniec. Nafi corner, okej. Czekaj, to ja mogę interaktować niby ze światem, w sensie mogę klikać rzeczy, interakcje. Co tu się kurwa wydarzyło? Jak jest tutaj duża szansa na zbagowanie się przez mapę? Zgaduję, że całkiem spora. Nie mogę żadnych szuflad otwierać. No ludzie, to są dwie linijki kodu. Nafi corner. Ziomuś, jońknij w to. Jeb! To jest głupie. Dawaj! Na pełnej! Wow, nie trafiłeś! Gratuluję! No? Aha. No co jest, kurwa, nieklikable ten przycisk, czy kichuj? Dawaj, postaraj się! Jońkaj go tam! No, tak z pełnej! Aha. No okej. Czy dzisiaj nie da? Do bardzo ciemnego pomieszczenia wolałbym nie wchodzić. Tu jest potrzebna mi fioletowa karta, tu jest potrzebna pomarańczowa karta, tam jest mi potrzebna żółta karta, tu mi jest potrzebna niebieska karta, ale ja mam pytanie, gdzie ja mam wszystkie te karty w ogóle, skąd ja mam je wytrzasnąć? The end is here, ale... Bierz go! Ej, bo ja nie rozumiem, ta gra... Boże święty, w co ja gram? Błagam, ludzie, polećcie mi jakieś dobre produkcje, ja was zaklinam. No uj, no wejdę do tego w chuj ciemnego pomieszczenia, w którym absolutnie nic nie widzę i nie mam latarki. Ja tu absolutnie nic nie widzę. Skąd ja mam wiedzieć nawet, kiedy coś będzie na mnie czyhało? I have no clue. No ja nie wiem. Co mam tak tutaj po prostu wejść w tej totalnej ciemności i udawać, że coś widzę? Jakieś drzewo, to jest jakaś ławka? Ej, no kurwa, wy to tutaj już absolutnie nic nie widzicie. Ja was za to przepraszam. Ale ja równie absolutnie nic tu nie widzę, ja idę tylko w kierunku światła. Find eggs to feed Opila bird. Okay. Przylecisz tu do mnie? Dasz ty radę? O kurwa.
Da radę. Co ja mam zrobić, żeby tu coś widzieć? Nie mam żadnego... Ja mam niebieską kartę. Ja jestem głupi jak but, ale ta gra też niewiele tłumaczy. Dobra, mam poznajdować jajka, żeby nakarmić ptaka. Rozumiem. Understandable. Czemu kurczak je jajka w ogóle? Jakby... Zastanówmy się nad tym chwilę. Jaki to ma w ogóle sens? W ogóle ten kurczak przed chwilą... Ten kurczak przed chwilą chciał mnie definitywnie zagryźć, a teraz ja mam go nakarmić? No przecież to jest istne samobójstwo. Leć w to. Dasz radę, wierzę w ciebie. Ten przycisk coś zrobi. O, bo jest nieklikable. Czemu niektóre te przyciski są po prostu tak... losowo nieklikable? W takim rozumieniu, że to nie jest tak, że ja z jakiegoś powodu nie mogę ich... Okej, okay, a to ciekawe, bo co mi to dało? Tutaj miałem do użycia kartę. Aaa, no i widzicie, i teraz można kliknąć przycisk. Okej, okay, czyli przycisk jest klikable wtedy, kiedy jest na czerwono podświetlony. Rozumiem. A jak jest zielona obwódka, a nie biała, to znaczy, że jest kliknięty. Co mi to dało? Absolutnie nic, może to jakiś easter egg jest po prostu do znalezienia. Cholera je wie, ta gra jest tak dziwna. Taka kerst. Absolutnie kerst. Taka brzydka jest, Boże święty. Ball pit closed. Aha. Jest taka brzydka ta gra. W co ja gram? Ja chyba już absolutnie straciłem gust do gier. Dobra, idę cię nakarmić. Tu chyba jeszcze jedno jądro jest, ta. Jądro ciemności. Masz! Ten dźwięk. Bird is unbelievably hungry. Okej, okay, daj jej 6 jajek. To jest 3. To jest 4. To jest 5. I już się boję dać jej 6. Ale chyba mam przy sobie. A, jednak nie mam. Jednak 6 jajo mi gdzieś tutaj ukryło się. Porządnie. Na tych ławkach byłem. Tam znalazłem jajko. Nie, to miejsce nie wydaje się jakieś wyjątkowo duże, ale mimo wszystko jednak nie znajduję wszystkiego. Okej. Peel slowly. Czy to nie jest nawiązanie do tego? Jak to się nazywa? Do Squid Game w ogóle? Absolutnie nie mam pojęcia. Ja nie wiem. Ja nie wiem, w co gram. Czemu to ma te... Czemu to jest takie reflektywne? Ludzie, ratujcie mnie. Weźcie wy mi, zaproponujcie jakąś normalną grę, którą mógłbym kupić i nagrać, którą chętnie byście zobaczyli na kanale. Jest ostatnie jajo. Ja was proszę, bo to Garden of Banban to chyba niżej się upaść nie dało. No i jaką ty mi dasz nagrodę? Oprócz tego, że mnie pewnie zaraz zjesz. Okej, okay, wyżygałaś kartę! Absolutely disgusting, you know? You know? Wyjdę stąd i jej tu już nie będzie, prawda? Ona zaraz losowo, kurwa, zniknie. Ja znam takie numery. Albo jak użyję tej karty. Nie, jeszcze nie, to jeszcze nie jest ten etap. Teraz zniknie. Kurwa, to jest tak spodziewable, że weźcie, już mnie nawet nie trzymajcie w napięciu. Ja wiem, że ona zniknie. Myślę, że każdy z nas to wie. Fucking god, distraction od 1. A wow, ale nie we mnie, pojebało cię?
W swoich bijesz? Oczu nie masz? W swoich bijesz? Za młotek? A, młotek, no tak. Młotek do otwierania drewna. Czemu ta laska najpierw chodziła, a teraz przestała chodzić i... Wygląda w ogóle ta tekstura jakby... Ja się chyba nawet nie wypowiem, jak ta tekstura wygląda. Space to jump. Okej, zajebiście. Aha. Opila Bird says, laughter is the best medicine, so make sure to smile. No i co? Gdzie mam, kurwa, wskoczyć? A, że w ten deseń. No dobra! Ten ambient. Dajcie spokój. Tu jakaś notatka. I want to play with the whole build, but everyone left me. Kurwa. What was my color? Ty byłaś... Ten był czerwony na pewno. Ten był chyba zielony. Ty byłaś różowa. Ty byłeś zielony. Ty byłeś pomarańczowy. Byłeś czerwony. Ja się tu nie czuję ani trochę, kurwa, bezpiecznie. O, przycisk. Ty byłaś biała. Jest tu w ogóle białe? Jest białe. No to w takim razie ty musiałeś być niebieski. Okej, karta. Palalancio. Wow! Oh my fucking god! Oh no. Ja pierdolę. Ja wiedziałem, że to po mnie przyjdzie. Ja absolutnie od początku wiedziałem. Sy. Okej. Sy. Kliknij, żeby się zreinkarnować. Nie rób mi tak. Co ja mam do chuja wafla teraz niby zrobić? You mad man. Co ja mam zrobić? Nie podchodź. Nie podchodź. Źle pobiegłem. Ja pierdolę, ja nie wiedziałem. O, ja nie wiedziałem, że to się tak otworzy. O, ry. Oh my fucking god! Czemu ten kurak jest taki narwany? Ten kurak jest narwany fest. Narwany fest jest, ten kurak jest fest, narwany fest, narwany fest. Ty jesteś kurwa dziwny. Kurwa, co tak blisko? Wyliczyć timing?
No nie podchodź! Pora wiać! Pora absolutnie wiać! Nie ma chwili do stracenia! O się dziwka zjebała tam. Okej, okay, ja spierdalam. Spierdalam. Nie czekam. Spierdalam. Chodź tu mój bociku. Z pewnością mi się tu przydasz. Krzesła w ogóle. No dobra, otworzyłem sobie przejście. Co w związku z tym? No i co? W związku z tym? O! Notatka. Jakiś QR kod. Okej. Nie, nie będę go kurwa otwierać. Dla waszej informacji. Absolutnie nie mam zamiaru. No i co? To się chyba uruchomiło. Tak. O! Wjeżdżamy na dół? Ale fotel biorę ze sobą! No, biorę! Ze sobą! Potem mnie pokonał. Wezmę chociaż krzesełko. Czy oni się... wycwanili się. A, bo tam w ogóle nie da się podejść. Czekałem na windę dopiero. Lol. Mówię, że biorę krzesło... ze sobą! Aha. Nie no, absolutnie... logiczne. No! No! Krzesła mnie porywają zamiast jaje! Idź! Ty! Ty! No. Ty! I ty też. Albo ty nie, ciebie nie bierzemy, ty jesteś głupi. No. Rasizm. Zdespawnowało się! Co jest?! A, w ogóle ten, tego ptaka zjebaliśmy. O kurwa, w ogóle tego ptaka zjebaliśmy na dół. Właśnie dlatego tutaj przyszliśmy. Oho! Ooo! Jole Big One! No i chuj. No to świetnie wam powiem, świetnie. Mamy tak przerąbane teraz. Jak on nas pewnie już zjadł dawno. Już nawet nie mamy co się budzić. O, bo to, to wszystko. To takie zakończenie było. Okej. Okej, logiczne. To ta seria będzie krótsza niż sądziłem, że będzie. No dobra, no to widzę, że raczej... na pewno pojawi się odcinek z Garden of Banban 2. No a trójka ma gdzieś kiedyś wyjść. Ja widzę, że dość szybko wychodzą te... z tego co widzę, bardziej chaptery niż grę. Nie wiem! Gra wygląda jak absolutne gówno, ale... no ma coś w sobie, że fajnie mi się grało trochę. W takie gówno indie gierki też czasem warto pograć. Dobra, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dziękuję wszystkim za oglądanie. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć! Miłego dnia wszystkim!